Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam serdecznie na kolejnej odsłonie Gdańskich Wykładów Solidarności. To już 20. spotkanie. Nadal kontynuujemy temat nowych ruchów społecznych, który przez ostatnie wykłady bardzo intensywnie pojawiał się jako główny motyw naszych spotkań i dyskusji. Dziś naszym gościem jest Paweł Kuczyński, socjolog, który przyjechał do nas z Warszawy. Od wielu lat wykłada w Kolegium Civitas. Był jednym ze współzałożycieli Demoskopu na początku lat 90., kiedy tak naprawdę rynek socjologii dopiero zaczynał raczkować. Ale co najciekawsze, był członkiem grupy badawczej zespołu Alana Turena w 1981 roku, grupy badającej polski ruch Solidarności. I od tamtej pory bardzo intensywnie związany z rozmaitymi inicjatywami, które dotyczyły badań ruchów społecznych w Polsce. Jest też autorem kilku, czy współredaktorem kilku książek poświęconych ruchom społecznym, szczególnie zaś metodzie interwencji socjologicznej zainicjowanej przez Alana Turena, której pozostaje do dziś wierny. Tak. Jako że dziś to dzień szczególny, ponieważ podsumowujemy także wspólne badania wokół polskich aktawistów raportem pod tytułem Obywatele Akta, które dziś jeszcze będzie do ściągnięcia ze strony internetowej ECS-u. I to badanie, podczas którego wykorzystywaliśmy bardzo intensywnie także metodę interwencji socjologicznej. Zachęcam Państwa do wejścia na stronę internetową, przyjrzenia się temu raportowi. A teraz oddaję głos Pawłowi Kuczyńskiemu, który no właśnie nie bez powodu, nieprzypadkowo podejmuje temat polskich aktawistów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Witam Państwa. Cieszę się, że mogę powiedzieć o badaniu, które było zrobione w 2012 roku, czyli wtedy, kiedy Stop Akta jako no, niespodziewane wydarzenie, proces miał miejsce. A tym bardziej, że tak jak powiedział Jacek Kołtan, no, mamy książkę. Książka z dużym nakładem pracy powstawała. Mogę podziękować, naprawdę serdecznie dziękuję tym, którzy się przyczynili do powstania tej publikacji i mam nadzieję, że to, że ona jest bezpłatna i będzie się rozchodzić cyfrowo, w wersji cyfrowej, no, spowoduje, że to badanie trochę wróci do również uczestników samego badania. Interwencja socjologiczna zakłada, że uczestnicy badania jakby cały czas współkonstruują samo badanie, ale mam nadzieję, że to, że będą o tym potem czytać, to też coś da w sensie ich jakiejś aktywności, podejścia do życia. Chciałem zacząć od takiej kwestii. Jeszcze chcę powiedzieć, że bardzo lubię Gdańsk. Naprawdę. To jest miasto, które najczęściej odwiedzam w ciągu swojego życia w różnych konfiguracjach, łącznie z wizytą tutaj w 1981 roku, w tym gorącym czasie. Także za każdym razem jest to inne miasto. No i właśnie ECS, moim zdaniem, dla Gdańska teraz będzie czymś ważnym. Czym będzie, to się dowiemy, prawda? Bo jest wiele bardzo ambitnych zamiarów, żeby ECS zaistniał jako ważna instytucja, która w Gdańsku sobie miejsce znajdzie i nie tylko w Gdańsku, więc to jest jeszcze jedna miła okazja, żeby do tego wrócić. Chciałem zacząć od takiej obserwacji, która jest zupełnie poza tematem, mianowicie, że właściwie ostatni tydzień, jakby mówić o ważnych wydarzeniach, to ja wyłowiłem dwa. Jedno kobieta z brodą, a drugie, nie wiem czy wiecie, jaki jest wynik meczu hokejowego Rosja-USA na Mistrzostwach Świata w Mińsku się odbywają te mecze. 25-0. Dla? Dla Rosji. Blisko, bo 6-1. 6-1 to jest po prostu straszny wynik dla no, hokejistów amerykańskich. I co chcę powiedzieć, że... Tak, właśnie. No, że to jest taki niepokojący zwiastun czasów, w których żyjemy, prawda? Z jednej strony Europa, która jest w trakcie takiego no, poszukiwania swojego miejsca w tym nowym układzie właściwie politycznym. I kwestie właśnie tożsamościowe, do których będę chciał nawiązać, które nie są centralnym dla tej książki tematem, ale ono tam wraca, więc te dwa wydarzenia, wydaje mi się, bez komentarza jakoś zatrzymują moją uwagę i chciałem o nich powiedzieć, że to nie Ukraina, prawda, to co tam się naprawdę dzieje, tylko te dwa wydarzenia.
temat. Sama, samo sformułowanie tematu nastręcza pewien kłopot, dlatego że jeżeli mówimy ruch społeczny, to tak jakby się odnosimy do pewnej definicji. Niekoniecznie zresztą, jak powiem później, ale taka jest konwencja, jak o czym się mówi, to trzeba wiedzieć, o czym się mówi. Jeżeli mówimy, że to jest zryw, to jest coś takiego o słabszej trochę wersji, prawda? Słabsza wersja czegoś, co się domniemujemy, że jest ruchem społecznym. No i pokolenie Y, czyli coś, co wraca w literaturze, w dyskusjach również w marketingu, bo dlatego pokolenie się różne rzeczy wymyśla, żeby je zadowolić. No, dzieci Steve'a Jobsa, więc to jest pewne spojrzenie, ale odnosząc się do książki, będę chciał Państwu dać pewien przegląd tego, co zrobiliśmy w trakcie badania. No i już do tego przystępuję. Więc to jest taka klasyczna definicja tego właśnie i nie tylko tego ruchu, która byłaby zbudowana o ten taki najbardziej, Jacek zresztą używa tego schematu w swoim tekście, w naszej książce, taki podstawowy schemat, gdzie ruch społeczny się opisuje w kategoriach Turena 1.0, jak tak nazywam wczesna wersja Turena. Otóż jest tam samo określenie, czyli jakby pojęcie tożsamości tego my, prawda? Tym my są obywatele, tu obywatele akta. Jest strona lub przeciwnik, adversaire, czyli w tym przypadku klasa polityczna, ci, którzy rządzą, których tak bardzo już nie lubimy. No i jest stawka. To jest dosyć banalne, prawda? To jest proste, ale to przypomina ten schemat, który jest w ogóle poręczny w opisie ruchów społecznych. Chciałem się do niego odnieść, bo między innymi też po to, żeby powiedzieć, że on nie wystarcza. I teraz porządek tej wypowiedzi. Najpierw chciałem powiedzieć parę słów o tym, jak funkcjonuje środowisko, które ten projekt przeprowadziło. Potem nieco, może nudne, ale ważne, o metodologii, czyli interwencja socjologiczna, wyniki badania. Kilka uwag o pokoleniu Y i powrót do tej kwestii tożsamości, taki założyłem sobie porządek. Więc może to za chwilę. Uwagi na temat socjologii. No więc ja przepracowałem w Instytucie Socjologii dobrze ponad 20 lat, jednym z liczących się na Karowej. I właściwie nie funkcjonując już w tym obiegu naukowym, a jestem na Uniwersytecie Gdańskim, mogę powiedzieć, że obserwuję takie zjawisko, że wokół socjologii akademickiej, która odgrywa rolę takiego, nazwałbym to benchmarku, prawda, takiego wzorca, tworzą się różne inicjatywy, które być może pewna nadprodukcja socjologów też ma w tym jakiś udział, bo dużo uczelni również prywatnych, nie zawsze dobrych, wypuszcza kolejne roczniki socjologów, ale to jest tylko element składowy. Tworzą się środowiska socjologów nieakademickich, którzy w różnych projektach biorą udział z różnym skutkiem. Są to projekty badawcze, ale czasami są to projekty takie, powiedziałbym, społeczne. Bardzo mocne środowisko, które dobrze znam, Stoczni, pewnie Państwu znane, która jest taką instytucją nienaukową, a mającą duży wpływ na to, co się dzieje i gdzie jest dosyć duża koncentracja socjologów. Obserwacja pierwsza, no to obok socjologii akademickiej rozwija się inna socjologia, która próbuje być wierna standardom socjologii jako nauki, ale wydaje mi się, że cechą tej socjologii jest chęć większego wpływu praktycznego na to, co się dzieje wokół nas. Prawda? O ile nauka ma takie prawo, że robi to z powodów właściwych nauce, tak? Czyli czysto poznawczych, to ta inna socjologia, z którą ja pewien związek mam, ponieważ nie pracuję już jako naukowiec de facto, ona właśnie szuka dla siebie miejsca, wydaje mi się, na styku tej wiedzy naukowej i jakichś rozwiązań praktycznych. Takich środowisk całą listę można zbudować. No, do pewnego stopnia ECS też jest miejscem, gdzie ta refleksja przenika gdzieś w stronę działań. Dlaczego warto o tym powiedzieć, że ja się przyznaję, że ja mam skłonność do takiej socjologii i moje wybory życiowe polegały na tym, że Solidarność, kontakt z tak wspaniałym badaczem jak Alain Turen, również Jan Strzelecki, spowodowały, że może jakieś takie naturalne, nawet naturalna potrzeba działania dała o sobie znać w ten sposób, że szukałem miejsca w socjologii na coś właśnie takiego, ale w socjologii akademickiej jest o to trudno, bo wtedy się narusza pewne granice. Więc może wyjście poza uniwersytet jest takim impulsem, który mnie akurat
pomaga w tym sensie, że mogę się czuć, jak to nazywam z kolegami, trochę off-science, tak? Jak off-road i tak dalej. Co nie oznacza, że nie mam respektu dla tego nurtu, ponieważ jestem między innymi wychowankiem Stefana Nowaka, czyli bardzo, bardzo takiego no, socjologa, metodologa, prawda, że wspomnę jego ważną osobę. Także to nie jest tak, że ja to odrzucam, ale myślę, że ta inna socjologia, ona zaczyna się coraz bardziej liczyć, bo ona zasila właśnie różne inicjatywy, ruchy społeczne, obywatelskie i tak dalej, i tak dalej. I warto o niej pamiętać. I teraz spodziewanie czy niespodziewanie, metoda interwencji socjologicznej, no jest takim elementem składowym tego procesu. Ona się wcale nie przyjęła w Polsce. To nieprawda, że interwencja socjologiczna stała się standardem badań, aczkolwiek do tego modelu innej socjologii pasuje. To jest jedno z pytań, dlaczego tak się nie stało. Są inne pytania, dlaczego książka Turena z takim trudem trafiała do polskiego czytelnika w wersji polskojęzycznej. Miałem tą przyjemność, że ją w końcu wydaliśmy. Na końcówce, że tak powiem, wydali z podziemnych, teraz w ECS-ie ona już jest wydana. Także jest taki proces i interwencja socjologiczna jest metodą, która pasuje do niego, a jednocześnie niekoniecznie ma właśnie zastosowanie jako standard badawczy. Myślę, że z tego powodu, że właśnie to jest inny trochę, a może bardzo inny sposób patrzenia na zadania socjologii, więc trudno, żeby ona się znalazła miejsce w socjologii akademickiej. I to ma teraz swoje przyłożenie na historię tego badania. Bo historia tego badania, warto powiedzenia w takim trybie może trochę anegdotycznym, jest taka, że na początku lutego z moim kolegą Łukaszem Jurczyszynem rozmawialiśmy o tym, że coś się dzieje. Prawda? Coś się dzieje, ta młodzież czegoś chce. Tu jakaś decyzja zapadła polityczna już. No i właściwie takim szybką akcją trafiliśmy na improwizowany kongres wolnego internetu. Nie ten sam, który był później, czy pod podobną nazwą był inny kongres później, ale ten był tym, o który chodzi. I tam właściwie, kierując się właśnie wyłącznie intuicją, Łukasz też czuje się uczniem Turena, zrobiliśmy trochę wywiadów. Potem doszliśmy do wniosku, że trzeba to ciągnąć w kierunku seansów interwencji, o czym dwa słowa powiem. No i dostaliśmy pomoc właśnie z ECS-u, za co bardzo dziękuję, bo dzięki temu mogliśmy ruszyć dalej. Tak to by się pewnie skończyło na tych wywiadach. Absolutnie bez żadnego budżetu, prawda? Na zasadzie coś się dzieje. No udało się tyle, że mamy książkę, czyli właściwie jest to proces dokonany, spełniony do końca, bo jak jest publikacja, prawda? Publish or perish. Jesteśmy. Przetrwaliśmy. Także nazwaliśmy tę metodę tak stosowanej nieortodoksyjnie, no powiedzmy metodologii turenowskiej, stylem alpejskim, ponieważ to się odbyło właśnie w przeciwieństwie do dużych wypraw oblężniczych w Himalaje w wersji szybkiej, dwóch ludzi szczepionych liną, czasami jeden wchodził przecież. Bez szerpów. Tak, bez szerpów, tak, dokładnie. No i co, Państwo zobaczycie wyniki. My jesteśmy zadowoleni, książka jest dostępna, także możecie nas surowo ocenić, ale co ważne, że interwencja jest, może już to pokażę, to nie jest wykład z metodologii, ale na ten temat trzeba powiedzieć parę słów, jest metodą, która jest dedykowana tylko do pewnego obszaru badań, czyli do badań ruchów społecznych. To jest dosyć rzadka sytuacja, prawda? Bo socjologowie, jak mówią na przykład wywiad pogłębiony, tak? No to ten wywiad można zrobić jakby w każdym kontekście tematycznym, tak? A interwencja socjologiczna jest metodą badania tylko ruchów społecznych. Tak chciałby Turen. Nie jest może tak do końca, ale powiedzmy sytuacji konfliktowych, napięć, tam gdzie tych aktorów chcemy wciągnąć właściwie w dialog. Także to jest ciekawe, że to jest metoda dedykowana do pewnej tematyki, tak? Nie tak jak ankieta jest do wszystkiego, wywiad jest do wszystkiego, fokus do wszystkiego, nie wiem, desk research do wszystkiego. Tutaj metoda jest związana z... Dlaczego? Mnie się wydaje, że tematyka ruchu społecznego jest o tyle wyróżniona, mnie ona po prostu interesuje, że ruchy społeczne są, to jest ta częsta metafora fali, prawda? Szybko się podnosi ta fala, która kumuluje gdzieś tam, biegnie ileś set kilometrów i się dosyć szybko załamuje, prawda? Ten ruch społeczny to jest coś, co przybiera swój apogeum niespodziewanie szybko, potem się instytucjonalizuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Solidarność to był ruch społeczny, który miał naprawdę ta masa krytyczna tej fali się tworzyła naprawdę no, na maksymalnym pułapie. W żeglarstwie się to nazywa, to będzie zła metafora, fala potworna,
Jest takie pojęcie w różnych podręcznikach, ja trochę tam z żaglami mam jakieś związki, fali potwornej, czyli takiej, która jest niespotykana. Ona jest jakąś kumulacją jakichś tam zjawisk przyrody. Więc to nie był ruch potworny, ale ruch totalny, tak go chciał nazwać, które my to powtarzamy i to czujemy. Co jest ważne w tej metodzie? Tam w książce samej oczywiście na ten temat coś jest, ale może nie w sposób jakiś bardzo detaliczny, że konieczna jest wymiana energii i wiedzy między badanymi i badaczami. Nawet ja niechętnie używam tego określenia. Uczestnicy interwencji socjologicznej, nie badani badacze. No oczywiście z różnych pozycji przychodzi socjolog, mądry, oświecony, z literaturą, z całą wiedzą, którą ma, a tu jest działacz, prawda? Ale po stronie działacza jest właśnie action, działanie. Socjolog to jest raczej vita contemplativa, prawda? Mniej vita activa. I to spotkanie ma w efekcie dać co właśnie? No, myśmy w trakcie badania Solidarności mówili, no książka ma być, tak? Bo my jesteśmy przecież socjologami. Książka powstała. Pamiętam, że jechaliśmy z Krzyśkiem Nowakiem we Wrocławiu, to był seans w drugiej transzy interwencji socjologicznej, 81 rok, listopad. Siedzieliśmy w takim ciemnym autobusie, jechaliśmy na lotnisko, Turen tam siedział z nami, to był jego ostatni pobyt, taki mały kombatanski wtręcik. I mówimy z Krzysiekiem, no co teraz ma się wydarzyć? Już to badanie jest zrobione. A Krzysiek mówi tak, najlepiej dla niego, dla badacza, który wyjeżdża z Polski, było, żeby to wszystko zniknęło, prawda? Bo zamknie się proces, będzie można napisać książkę, będzie puenta. No i tak się stało mniej więcej po 3 tygodniach. Ale jednocześnie wiemy... Słucham? To jest winien, kto odpowiada za tą sprawę. No właśnie. No więc... Książka powstała, wiemy, natomiast sami czujemy, że jeszcze coś poza tym się wydarzyło. Myśmy potem do tych działaczy docierali, no jest to długi proces, nie o tym dzisiaj, ale to angażowanie ma tyle wymiarów, że musi być jakaś równowaga, nie ma tego budowania przewagi, prawda? Przychodzi mądry, a tamten nieoświecony. Jest trudny do przełamania moment, prawda, tych właśnie dymnej zasłony, żargonu, czy jakby to nazwać, ale socjolog generalnie musi być pokorny w tym sensie, że musi słuchać. Ja tu dużo mówię, ale naprawdę słuchać i próbować to analizować. No o tym można by długo. Generalnie moim zdaniem, tu wchodzimy w kwestie definicyjne, najlepiej jest przyjąć taką postawę, bo nieraz się borykają z tym problemem, co to jest ruch społeczny. Ruch społeczny to jest to, co ludzie, którzy tworzą ten ruch, nazywają ruchem społecznym. Nie, że socjologowie to tak to nazywają, chociaż oni lansują to pojęcie. I wtedy otwiera się jakby przestrzeń do tego, żeby mówić o tym, jaki to jest ruch społeczny, nie czy. Ja miałem dosyć długo tendencję do mówienia czy, bo miałem ciągle solidarność za sobą, prawda? Czy na przykład trwam, to jest ruch społeczny, czy nie? Lepiej zapytać, jaki to jest ruch społeczny. Niekoniecznie oni się tak określają, ale pojawia się to. W przypadku naszego badania były wśród uczestników takie odniesienia, takie naturalne odniesienia, które się na przykład pojawiły w ten sposób, że działacze jeden, drugi w czasie tego kongresu na początku lutego mówili, my jesteśmy w jakiś sposób podobni może nawet do Solidarności, ale to nie było naprawdę ważne. Ja to wychwytywałem. Nazywali siebie sami aktawistami. To jest ich własny wynalazek. No i do tego ja przywiązuję dużą wagę. To znaczy co ci, którzy są aktorami, podmiotem zbiorowym tego procesu, sami o sobie mówią. I interwencja to jakoś przekształca. Oczywiście będzie tu jakiś zarzut, że to jest manipulacja, że to jest wpływanie i tak dalej, ale no w każdej pracy socjologa jest element ważny, etyczny. Dobrze, więc tyle powiedziałem o tym, jak żeśmy to badanie robili i teraz, ponieważ pracowaliśmy w stylu w miarę zmodernizowanej interwencji, to zrobiliśmy dokumentację filmową. Nie jak w czasach, które pamiętam. Chwileczkę. A tu mi się coś właśnie nie odpada. Koniec pracy, pędza, hop, hop, hop. Koniec pracy, pędza.
łączy około 117 osób, więc to są osoby z całej Polski. Ciągle nas przybywa, ktoś się do nas odzywa, chce do nas dołączyć. Macie jakąś nazwę nieformalną? Nie, nie. Na razie czujemy się po prostu organizatorami protestu. A jak mówicie o sobie? Po prostu organizatorzy protestu? Takie fajne stwierdzenie powstało, jesteśmy aktywistami. Że ten protest nie jest jedna jakaś grupa, tylko jedną zajęcie perspektywę, czy psuje się, oni się nie rozpłacają. To są po prostu ludzie, którzy poczuli się dotknięci tym, co próbuje zrobić rząd. Śledzę politykę międzynarodową oraz krajową. I wojna w Afganistanie, w Iraku, za Martina Luther Center, ogólnie po prostu cały czas te Patriot Act USA, cały czas te ograniczanie wolności, coraz większa cenzura po prostu mnie, no nie będę mówił, wkurzały. Ciężko mi się określić tak jednoznacznie, bo na pewno jestem obywatelem Polski, na pewno jestem obywatelem Europy i jestem obywatelem świata, wszystkiego. Jestem patriotą, miałem udział też w Marszu Niepodległości, nie rozbiało czerwoną flagą, więc widziałem, jak to wyglądało. Wśród nas bardzo wielu ludzi zdolnych, wykształconych, specjalistów tworzących strony internetowe. Jestem ogólnie informatykiem, zajmuję się obecnie dziennikarstwem społecznym, prowadzę media, prowadzę radio własne. Wcześniej pisałem właśnie dla gazet, ale ponieważ te gazety zawsze cenzurowały moje właśnie teksty, to postanowiłem właśnie stworzyć własne media. Jestem studentem politologii i z racji tego, że są takie moje zainteresowania i inne właśnie, między innymi jak jest socjologia, politologia, polityka, towarzyszyło mi oczywiście jakieś niezadowolenie społeczne, które wiązało się z różnego rodzaju innymi sprawami, prawda? Czyli ten betonowy sufit, który stary się osobom, które skończyły studia i tak dalej. W ogóle ogólnie fala niezadowolenia społecznego. No, sprawa akta była taką sprawą, która przeważyła szarę wyręczną. No, ludzie jak nastała, to się cały czas napełniało, że się przeciwko rządu, polityce rządu. No i akta po prostu przelały tą szalę i ludzie w końcu wyszli na ulicę. No, to tak już wszyscy mówią, to był tak zwany mainstream. Czyli? Czyli, nie wiem, powiedzmy młodzież, która siedzi kilka jakieś wykopy, fejki, Facebook. Moje pokolenie się głównie koncentrowało na konsumpcji, na takim odreagowaniu tego postu, jaki albo pamiętaliśmy sami, albo pamiętaliśmy z rodziców. A może już to pokolenie jest bardziej skłonne zrobić coś innego, bo już nie ma tego lęku. Tam był no, każdy, powiedzmy, jest jakoś jak to był w internecie, więc tak samo było, nie wiem, było bardzo dużo prawicy, która bardzo mocno się osadziła w polskim internecie, co jest dość typowe też. Bardzo mocno się osadzili w polskim internecie, chyba przez to, że sami działają w ramach takich koncepcji, że są niesamowicie uciskani. Przyszli na pewno pokojowo nastawieni kibice, którzy razem z nami wspierali cała akcję. Zawłaszczenia, no, zawsze się pojawiają jakieś lepsze lęki, zawłaszczenia, tak, protestów. Kolega mówi, że może byśmy się rozeszli, gdyby on wie, co się udało. Myślę, że tylko na jakiś czas. Pewnie właśnie na to nie było jednak właśnie nie tylko wśród nas, ale po prostu wszystkich tam zmiany. To dotyka nas po wszystkich. Jeśli Państwo tak jak podoba się wydarzyć, dopuszczenie do akta w jakichś różnych formach, to może być europarlament, to może być próba wprowadzenia jakiegoś własnego zapisu. Świetne zdanie słyszałam na temat właśnie akta, że ludzie potrzebują chleba i igrzysk, to jest znane powiedzenie, ale że ten chleb już im się zabiera, a teraz zabiera im się igrzyska. Ruch ludzi, którzy nie czują się reprezentowani w polityce, nie czują, żeby ich problemy były na coś, żeby mamy polityków, nie czują, że państwo daje im jakieś specjalne szanse, nie czują, że państwo się nie opiekuje i mają, to mają, z tym nie mają problemu, ale bardzo nie chcą, żeby im to państwo, które ich ogólnie wkurza, nie ogólnie ich zaniedbuje, jeszcze wlazło w internet i odebrało ich narzędzie komunikacji, właśnie budowania tożsamości, budowania jakichś aliansów, korzystania z sieci w sposób taki, jak oni chcą, że to jest ich teren. Ja ten teren to się wszędzie, więc oni chcieli tego kogoś wykurzyć. Znaczy właśnie od internetu, no dzięki temu, że jest internet, to możemy temu, gdyby była prasa i to była telewizja, nie byłoby internetu,
Nie było żadnych rozruchów, bo wszystko byłoby ok, ja nigdy nie wiedziałem. Nie wiem, czy to był sposób na skanalizowanie jakiejś na swojej frustracji. Mam wrażenie, że to jest po prostu to, że te frustracje tam są, natomiast nie ma dla nich, nie ma żadnej przestrzeni, w której on się mieści, nie ma jasno określone, znaczy nie są w stanie określić swojego wroga jakiegoś, ale nie są w stanie sprecyzować, że tak naprawdę mają problem. Wiesz o tym, że jakiś tam operator będzie miał obowiązek patrzenia na to, co ja robię, jakie ja treści na przykład wysyłam maile do mojej dziewczyny, bo w sumie no wkusiło się, że sobie zatrudniałem już prawo kontrolne, dosłownie przeglądają moich maili po to, żeby wiedzieć, czy aby nie łamie ich prawa w jakiś sposób. Każdego będzie obowiązywała ta sama inwigilacja. No przecież to jest chore, to jest normalny totalitarny w sieci. Realna władza jest w tej chwili większa niż w czasach monarchii absolutnie, tak naprawdę. Tylko poziom kontroli nad jednostką jest znacznie wyższy. Cały czas mi się nie podobało, co się dzieje w naszej polityce. No i teraz po prostu nadarzyła się okazja, żeby to zmienić. Żeby po prostu przeszkodzić rządowi wprowadzeniu, tak? I jakby pójdę ciosem dalej w stronę swobód potencjalnych. No taką nadzieję, że tak się właśnie będzie działo i że ludzie też będą troszeczkę bardziej bacznie obserwować rzeczywistość. Że to jest właśnie ten motyw, ten guzik czerwony, który uruchomi nas wszystkich, przynajmniej jakąś większą część do działania. I to na akta się nie skończy. Tak, mamy właśnie taką nadzieję. Mamy, że po prostu ludzie zaczną być bardziej świadomi tego, co się dzieje. To nie tylko liczy się wyścig szczurów na utrzymanie, na wyszczepienie i tak dalej, tylko to jest sama idea wolności. Czy nacjonaliści na bezpośrednio oferowani, co wszystko proszę odbudzić. Myślę, że ludzie by bardzo szybko wyszli z tych protestów, ponieważ większość ludzi instruktor nie jest już zrażona polityką parlamentarną w Polsce. Mamy i anarchistów, i jakichś ludzi takich trochę prowadzowatych, i trochę prawicy, ludzi, którzy przyszli do grupy tylko dlatego, że jest nowo. Są tu różni ludzie. Wiadomo, że każdy z nas ma jakieś tam przekonania, od tego się nie można zupełnie odciąć, ale znaleźliśmy taki punkt, który nas wszystkich łączy. Nie chcemy tego dzielić w żaden sposób. Próbujemy zorganizować to w taki sposób, żeby wszyscy byli zadowoleni, bez względu na to, kogo reprezentują tak od wewnątrz. No, bo to jest trochę jak czarny blok, to jest strategia. To nie jest środek, to nie jest, znaczy ewentualnie powiedzmy jakiś tam środek, natomiast to nie jest cel. To jest tylko i wyłącznie sposób zorganizowania czegoś. Na razie jesteśmy jako lasy, który może przepalić nam kartkę, tą jedną kartkę. Jeżeli się rozdrobnimy, jeżeli mamy pryzmat, to może się ogadać i nie wiem. Są z nami Bogdana Lesera. Jest sprawa akta i ja nie wychodzę poza ten zakres. Chodziło o zjednoczenie się właśnie przeciwko akta, a nie gdzieś tam forsowanie własnych. W pewien sposób właśnie jakieś lansowanie się. Zgodziliśmy między sobą też, że lepsze lepiej jest dyskutować nowego, ponieważ może być więcej ludzi przeciwko się celowi Noa. To, że gdybyśmy zaczęli się afiszować, to zaczęlibyśmy znajdować różnice, a mamy cel, który jest ważniejszy niż nasze prywatne poglądy, moglibyśmy się poafiszować, pokłócić, podyskutować, ale jest cel do zrealizowania. Zatrzymać Krakena, zatrzymać Akta i jeżeli chcemy to osiągnąć, to nie bardzo możemy sobie ani pozwolić na dyskusję o polityce i tak dalej, że w którą stronę pójść, bo się posypiemy, ani też nie możemy za bardzo sobie powiedzieć, okej, to co dalej, bo Akta. Akta, ta walka za Akta to jedno, a jakieś ewentualnie plany dalsze to drugie. Ja to przynajmniej nie rozdzielam. Ja nie chcę łączyć tutaj swoich jakichś
aspiracji czy jakichś planów z walką z akta. Oczywiście to na pewno pomoże w dalszym rozwoju, bo ludzie młodzi dzięki tej całej sprawie z akta zaczynają być trochę bardziej świadomi, budzą się sprzed tych komputerów, wychodzą na ulicę. Chciałbym, żeby właśnie przy takiej okazji takie ruchy antyrządowe oddolne miały okazję wypłynąć. To niemożliwe, no i to wszyscy sądy neurologą. Ja się teraz chwilę komórki logową, chociaż w przypadku akta neurologu było ważne, ponieważ to by było do zawłaszczania tych protestów, więc tego musiało być neurologię. Mógł być multi, bo wtedy protest nie byłby nasze, to byłby partyjny. W pierwszej kolejności to nagłośniły NGOsy, w drugiej kolejności to nagłośniły ataki hakerskie, ataki anonimusa na strony, bo wtedy kwestia pojawiła się w mediach, pojawiło się to ciśnienie, że zostało parę dni, czy zostało tydzień. W 2009 roku było trochę szumu, New York Times, Guardianie i to wszystko, potem nikt może nie zrobić research prasowy. Absolutnie żaden. Rozmawiałem z reporterem z Japonii, który w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Pierwszy poszedł przekaz w mediach, że Łobuzi, jacyś tak, gimnazjaliści, łobuzi, w ogóle kibole. Oni mają poczucie wkurzeni, że ktoś nas zna, tego nas zadania, zabierania z politycy i chcemy im to pokazać. Mieliśmy swoje 5 minut, tak więc w sumie docenimy to. Cieszysz się, tak, że masz 5 minut 5. Jeżeli załóżmy, ja oglądam internet, czytam sobie tam, oglądam sobie filmy z Niemiec, na przykład jakieś programy, gdzie ona jest pół godziny. Media nie wiedziały, o co chodzi. Dlatego trudno było od razu na ich wrażliwość liczyć. Z mojej perspektywy to jest doświadczenie z tego, zwracają się przeciwko rządom i konglomeratom medialnym, własności praw intelektualnych i tak dalej. Natomiast też przeciwko pewnej logice, która za tym stoi. Jesteśmy anarchistami, prawda? Więc spokojnie, no, my wiemy doskonale, kto za to wszystko odpowiada. Chodzi o klasę polityczną, jaką można powiedzieć całość. Ale no, nie oszukujmy się, nie będziemy walczyć z wiatrakami, prawda? No, politycy są, byli i będą, więc nie szukujmy tutaj wroga naszego. Można ich namawiać, przekonywać, można próbować zrobić, znaczy można próbować wymienić tą klasę polityczną, powiedzieć się, że okej, prawda? Może to jest potrzebne. Ale no, na pewno nie będziemy walczyć z polityką jako ogólnie. To był ruch masowy, pod który inne siły polityczne się próbowały podłączać dosyć nieudolnie moim zdaniem i z dużym opóźnieniem, ale od nich nie miał inspiracji politycznej. Trochę jesteśmy źli, że politycy się pod nas podczepiają i próbują jakiś kapitał wyborczy zbijać, bo nam nie o to zupełnie chodzi, my chcemy ponad podziałami. Oczywiście zapraszamy wszystkich polityków, mogą do nas przyjść, tylko niech nie występują pod swoimi szyldami, niech przyjdą jako obywatele. Było tam we Wrocławiu przy Iglicy, przy hali stulecia. Było tak, Iglica, Kongres Nowej Prawicy, wasze transparenty, SLD, coś tam, a tutaj ludzie. Były takie jakieś zakusy partii politycznych, no, między innymi jakiś tam lud Balikota, czy też no, są organizacje, są grupy, które chcą zbijać na tym kapitał. No, właśnie Balikot bardzo mocno działa na tym polu. Ja mam pewne idee i wartości, chciałbym je realizować, to jest właśnie ten ból, że na przykład jakby się stronić od takich akcji, typu zakładanie maski na pomnik Jezusa w Świegodzinie. I to jeszcze uprzejmie można powiedzieć, żeby po prostu bardziej wiązać wewnątrz tych protestów niż coś takiego. Ja nie chciałem być łączony z żadną partią polityczną. Jeżeli o mnie chodzi, to jestem antypolityczny, jeżeli chodzi o istniejące partie. Nie ma żadnej istniejącej partii. Jeżeli nie chodzi o nieukrywanie swoich poglądów, to ja mam poglądy prawicowo-lewicowo albo lewicowo-prawicowo. To, co tutaj usłyszałem, to ciekawe, komu ucele.
Akta jest najważniejszym takim początkiem, ale nie możemy się skupiać tylko na akta. Musimy iść dalej, łączyć się w inne inicjatywy, tak samo tak jak ZUS, bo ZUS dotyczy to też nas. Też będziemy żyli, a ZUS bankrutuje. Jeżeli będą się zabrać za więcej pieniędzy, to ZUS rządzimy, tak? Dużo skuteczniejszą metodą strumienia walki od wchodzenia do więcej protestu jest uświadamianie ludzi i informowanie, a nie samo po prostu wychodzenie i krzyczenie, bo nawet w Szczecinie my mieliśmy wiele takich przypadków, nawet oglądając media i ludzi, którzy protestowali, wypowiadali się na tych mediów, biorąc udział w protestach. Oni bardzo często sami nie wiedzieli, czego dotyczy akta. W tym swoim bagie, że masz im obrzucać się różnymi regulacjami, artykułami, dodatkowymi prawami, abyśmy mogli dalej, powiedzmy, w ten sam sposób, w jaki przez 50 lat zarabialiśmy pieniądze, abyśmy w ten sposób zarabiali pieniądze. To już jest za nami. Sytuacja zmiany oczywiście jest. Wszyscy sobie zdają z niej sprawę, ale to nie jest tak, że użytkownicy kultury mogą wyzwać spraw, którzy kulturę tworzą. Ten rozmawia się o przyszłości ochrony dóbr niematerialnych bez kompleksu związanych z obecnie funkcjonującym prawodawstwem. O tym, jak powinna wyglądać ochrona dóbr niematerialnych, a nie jak zmieniać obecny system oparty na modelu własnościowym. Myślę, że nie ma w ogóle środowiska. Nie ma środowiska, nie ma ruchu, nie ma ruchu. Jest dużo różnych grup. Znaczy, no tutaj właśnie pan nie bardzo ten system tak jak się zgłosił po sobie. Znaczy, nie wiem, jest ad hoc łączący się grupy, z których każda ma jakieś swoje inne cele. Chcę wiedzieć, że to. To są ludzie, którzy tak trochę zwoty i ciemki tego góry, tak? Zapominamy o resztę, gdy zaczęliśmy. My nie, my nie zapominamy. Jaka jest struktura? Tak, to zrobi się struktura, hierarchia i tak dalej. Nie, do tego nie dopuścimy, bo tak działają partie. Dwa tygodnie temu zauważyłem, że osoby, które brały udział w tej dyskusji, broniły się przed tym. Były takie, czasami przyznaczacje, że nie, instytucjonalizacja, nie, nas to nie interesuje. Teraz taki zauważyłem taki nie, właśnie nie. Ja zauważyłem, że zaczyna coś fajnego ewoluować. Jeżeli ktoś chce ciągnąć dalej, trzeba tworzyć jakąś organizację obywatelską o niepartyjnym profilu i jakimś tam spartym katalogu celów, opartą pewnie o ideę wolnościową. I wtedy z pozycji partnerskich z politykami będą traktować i grać w otwarte karty, a jak nie, to się wszystko rozejdzie po kosztach. To rzadziej się realnie takie, jakie są, natomiast my tutaj chyba w większości troszeczkę idealizujemy to, co robimy i nie wiem, ja myślę, że mówimy naprawdę o fundamentalnych zmianach, to chyba w większości nas gdzieś tam w umysłach naszych te cząstkowe zmiany gdzieś tam malutkie troszeczkę nas nie bawią, pchanie się to właśnie rzeczy polityczne, to jest to, czego mamy dosyć, od tego zaczęliśmy tę rozmowę. Chcemy w końcu to coś zmienić. My nie chodzi o robienie polityki, tylko chodzi o to, żeby ten kapitał, ten entuzjazm jakoś zagospodarować i tą siłę jakoś skonsolidować na tyle mocno, żeby być jakąś realną siłą i móc później w przyszłości jakoś wpływać na i być podmiotem, który jest zauważany, tak? Obawiam się, że to wszystko i tak zda się na nic. To jest najdalsza obawa, bo jestem dobry w myśli, jak powiedziałem, ale nie chciałbym, żeby właśnie to wszystko usikło, żeby ludzie się wyłączyli, wrócili do świata wirtualnego i zaprzestali interesowania się czymkolwiek i nawet sprawą akty. Zwłaszcza, że sytuacja na świecie pokazuje, że coś się zmienia, coś się święci, coś nadchodzi, nie wiem, my to tak do niego wyczuwamy. I jest chyba szansa, że jeżeli idziemy w taki naprawdę zawarty, to co od początku się planowaliśmy, i spróbujemy zrobić coś dużego, to się udać. Ja mam nadzieję, że z tego wyjdzie jakiś pozytywny ruch, na rzecz wolnego internetu. I tydzień temu jeszcze tak mówiłam, bo wierzyłam w to, że ci ludzie naprawdę mają pamięć sobie. Ale już teraz przez ten tydzień słyszę, co się dzieje w tym ruchu i wydaje mi się, że niestety nie da. Czy mnie to bardzo boli, ale chyba tak jest, że niestety to nie będzie ruch pozytywny, tylko to się zaraz rozwarstwi na różne grupy antyrządowe z różnych względów albo ruchy antyakta. Thank you.
będzie. Trudno będzie po filmie przejść do takiej narracji, prawda, spokojnej, akademickiej, no ale taki mamy teraz, ja mam taki zamysł, żeby, dziękuję dziecku, za szybko wszystko zrobiliśmy, żeby no właśnie w tą narrację wejść w miarę płynnie i powiedzieć, że właściwie, lekko podsumowując książkę, to co Państwo widzieliście, no to jest nietypowe opracowanie. Ono jeszcze miało to do siebie, że myśmy ten film pokazali zgodnie z tą logiką zwrotności, prawda, tej wiedzy. Pokazaliśmy na pierwszym seansie, prawda, żeby wiedzieć, jak to jest odebrane. No już nie będę wchodził w to. Nie wszystko nam się tam udało, no ale ten film jest takim dokumentem, który uważam za w sumie udany. Jak komuś się będzie chciało przeczytać książkę, no to wtedy zobaczy na żywo, tak, Jacka z Białegostoku, czy kogoś innego, czy Słomę. Więc tak, takie interpretacje, które Państwo znajdziecie i które myśmy nałożyli na ten materiał, są trzy. Tak sobie to podsumowałem. Na koniec zatrzymam się na kulturowej, bo właśnie to pojęcie pokolenia Y jest, wydaje mi się, że dobrze opracowane. Wydaje mi się, że bardzo ciekawie wzbogacone też w naszej książce. Dwa teksty są temu poświęcone. Jeden Mikołaja Rakusy-Suszczewskiego, drugi tu obecnego Jacka Kołtana, ale nie tylko to jest o pokoleniu Y, bo tam jest coś więcej. Także to na koniec. Natomiast ta pierwsza interpretacja bierze się i z tego, że jej autorzy sięgnęli po badania ilościowe, które nam się udało jeszcze zrobić przy okazji interwencji socjologicznej. To jest w ogóle mistrzostwo świata. Zostały zrobione dwa badania ilościowe, oba w internecie, zero kosztów, tak, dzięki różnym znajomym. I w oparciu o te wyniki powstała, powiedziałbym, pierwsza warstwa interpretacyjna, która właściwie, no, powiedziałbym, próbuje uchwycić to, co w tej formule ruchu społecznego, tak to nazwijmy, jest szczególne, co Państwo też już wyczytujecie z tych wypowiedzi, prawda? Znajdziecie dużo informacji ilościowych, analiz, statystyk, analiz regresji w książce, ale tak krótko podsumowując ten wariant oglądania tego procesu, to można powiedzieć tak, że to hasło laser, ono mi się wydaje nawet bardziej w tym momencie adekwatne niż to określenie no logo. Skupić wszystko na jednym celu, osiągnąć ten cel, zamknąć sprawę. Taka projektowość, prawda? Ruch, który osiąga swój cel. Wspaniałe, bo wiele ruchów wypala się, prawda? Ginie, znika, instytucjonalizuje, degeneruje i tak dalej, i tak dalej. Coś zamiast ideologii, więc ja to nazywam meta, prawda? Meta-ideologia, bo no logo to jest jakby zawieszenie wszystkich tych identyfikacji, więc w tym przypadku cel, organizacja w formie właśnie skupienia na celu. Zamiast ideologii mamy to no logo jako formuła, którą tu została objaśniona. No i te elementy sceniczne właśnie, które są bardzo ważne, ciekawe do analizy, prawda? Ktoś, kto się temu będzie przyglądał, będzie patrzył na nasycenie kolorem biało-czerwonym tych manifestacji, no musi sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to? Najbardziej uniwersalny symbol, prawda? Ale coś jeszcze poza tym. Co dalej? Szybka mobilizacja. No internet oczywiście, nowe media, dlatego nazwaliśmy tak skrótowo tę warstwę interpretacyjną, ponieważ rzeczywiście pojawiają się, tam nawet takie były ciekawe rzeczy w trakcie badania, że ktoś rzucił hasło, prawda, na Facebooku, ale inny zrobił to trochę wcześniej, więc on się wycofał i oddał inicjatywę tamtej osobie. To nie jest walka o władzę, prawda? To nie jest walka o przywództwo, tylko to jest próba zorganizowania czegoś szybko, raz, dwa, skutecznie, ten styl. No i z tego biorą się liderzy jednodniowi. Oni rzeczywiście po raz pierwszy w życiu, nagle, Świstak, jeden z naszych ulubionych bohaterów z Krakowa, mówi, że te 10 tysięcy ludzi na rynku, no to się mu udało. Przyszli, tak? Więc to jest inna forma przywództwa. No i jeszcze raz podkreślam skuteczność. To się wiąże z jakby całą formułą tego. Tutaj zatrzymałbym się nad tym dłużej, ale to jest akurat mój tekst, więc to byłoby daleko idące, bo bym się pewnie zagłębił w te rzeczy. Ja trochę próbuję patrzeć na, jest to inna warstwa interpretacyjna, na to, co tam się udało nam odszukać, w taki sposób, że tam są różne logiki działania. Ja to tak nazywam, to jest pojęcie zaczerpnięte z Turena, z opracowania. Kiedyś nie przywiązywałem do tego wagi, teraz je zacząłem wykorzystywać, gdzie tak krótko je charakteryzując, o laserze już mówiliśmy, to jest pewna logika działania, która wydaje się wzięła górę, ale były tam też ukryte inne logiki działania, które niektóre z nich są nazwane,
już odautorsko, czyli przeze mnie, natomiast trzy te w cudzysłowach to są ich określenia, czyli ważniejsze, tak? Bo sami siebie tak określają. Więc ta druga logika, wybieram, wymagam, to jest taka wersja obywatelskości, która jest wzorowana na zachowaniach konsumentów. To znaczy, skoro politycy siebie sami sprzedają z pomocą agencji marketingowych, doradców, badań rynku, podobnych do badań opinii, podobnych do badań rynku, to w takim razie ich odbiorcy, patrz, konsumenci, zachowują się podobnie, wymagają, prawda? Zaczynają tworzyć też takie, powiedziałbym, instytucje, ten Waglowski, który się tu pojawia w czasie kongresu, jest jednym z autorów takich internetowych rozwiązań, gdzie śledzimy wszystkie poczynania posłów, na kogo głosowali, byli, nie byli, co robili, czym latali, ile wydawali. Generalnie patrzy się na polityków jak na produkty, prawda? Lepiej, gorzej opakowane, bardziej, mniej profesjonalne. To jest moim zdaniem lekcja wzięta z rynku. Czyli, że nasi obywatele, zwłaszcza ci młodzi, mają wymagania, które adresują do oprogramowania, do różnych rozwiązań technicznych, ale też zaczynają to przenosić na polityków i tworzą takie rozwiązania, żeby testować, sprawdzać, tworzyć listy rankingowe i tak dalej. Nowe podmioty w polityce. Tutaj ten młody człowiek z Białegostoku sporo o tym mówił, Jacek Słoma. Niekoniecznie partie polityczne, z wiadomych powodów, tak? Ale co to może być? No, organizacje pozarządowe, prawda? Które przybierają w sobie jakieś cele, które grupują ludzi, które się rządzą inną logiką, bardzo taką podmiotową, prawda? Oczywiście czasami ustawiają się w kolejce po pieniądze i trochę się degenerują niektóre z nich, ale jest to ta forma, którą ta młodzież wybiera. W innym tekście, w książce Łukasza Jurczyszyna, Państwo się doczytacie, że wielu z aktywistów ma za sobą takie właśnie doświadczenie. Jeden na szczęście dla siebie wyszedł z młodzieży wszechpolskiej, czyli przeszedł ciężką próbę, można się domyśleć jaką, nie lubiąc bardzo swoich kolegów i swoich patronów, i on ma jedyny z tej grupy za sobą taką przeszłość, powiedziałbym, partyjną, no bo to jest, powiedzmy, taka, no, słucham? Nie, tam był taki chłopak z Siedlec. Nie, Bosak był zaproszony na te seansy, gdzie zapraszaliśmy przeciwników, zwolenników, to były elementy tej konstrukcji interwencji. Więc ten młody człowiek jedyny był w jakiejś partii politycznej. Reszta, jeżeli gdzieś, to organizacje pozarządowe. Drugie doświadczenie ważne dla tych działaczy to są marsze niepodległości. Zdarzały się też marsze kolorowe, tęczowe, ale przede wszystkim marsze niepodległości, bo ten trzon stanowili ludzie, moim zdaniem, bardziej na prawo niż na lewo. To tak wyszło. Można to analizować, z jakiego powodu tam harcerz, nasz haker, daje temu pewną interpretację. Jakby czwarta logika to jest demokracja bezpośrednia. Sami o tym mówią, widzieliście Państwo ulotki na filmie. Też się to wiąże z internetem, bo uważają, takie próby zresztą są prowadzone, że można tworzyć rozwiązania techniczne, które powodują, że ludzie mogą bezpośrednio głosować. Tak? Już nie musimy się spotykać na placu, gdzie jest 2 czy 3 tysiące ludzi, albo lepiej, tylko możemy głosować bezpośrednio, i to hasło o demokracji bezpośredniej to była jedna z logik działania, też taka, która de facto gdzieś tam się ukrywała, prawda, w działaniach tych działaczy. Wysoka fala to jest wersja radykalna, czyli taka, która mówi o właściwie przewrocie, tak? O tym, że już mamy dosyć polityki. Byli tam tacy dwóch, którzy byli mocno radykalni. Jeden z radykalnej prawicy, byłej, bo to ten z Młodzieży Wszechpolskiej, drugi bardzo mocno, powiedziałbym, alternatywny, mocno na lewo przesunięty, który też mówił o tym, że to trzeba przewrócić, prawda? To też jedna z tych logik, które niekoniecznie wiązały się z jakąś barwą polityczną, choć trochę tak. No i ostatnie, emergentne struktury sieciowe, tajemnicze określenie, które się pojawiło, jako trudna do opowiedzenia forma organizacyjna, mająca bardzo ścisły związek z anonimowością, czyli z tym, co jest właściwe dla sposobu myślenia o wolności ludzi, którzy używają internetu. Bo to jest taka moja teza mocna tego tekstu, że to hasło wolność abstrakcyjne dla ludzi tego pokolenia oznacza prawo do anonimowości. Wolność nie jest rozumiana tylko jako piękno, wartość, no coś, do czego możemy odnieść różne nasze myśli i działania.
No, na razie to zostawmy, ale generalnie chodzi o to, że anonimowość to jest ta gwarancja, że ta cała maszyna, prawda, googlowsko jakaś tam nie będzie nas cenzurować. To, co w tych wywiadach było widać. Prawo do anonimowości. No, ono de facto dzisiaj jest bardzo trudne do tego, żeby to prawo mieć, tak, bo działają te wszystkie mechanizmy, o których oni mówią. Zresztą w trakcie kongresu główne wykłady dla tych aktywistów tego dotyczyły właśnie. W jaki sposób chronić się przed tym, żeby w internecie nie być, tak powiem, inwigilowanym. Dobrze, więc to jest ta druga i trzecia. Trzecia, na której chcę się zatrzymać. Czas chyba jest wystarczający. Nie nazwałem ich wyjątkowo, ta trzecia warstwa to jest, powiedziałbym, kulturowa interpretacja. Nie nazwałem ich wyjątkowo generacja Y czy pokolenie Y, tylko connected. Bo pamiętam zakończenie biografii Steve'a Jobsa, gdzie on już umierając właściwie, powiedział temu dziennikarzowi, który napisał biografię, że on się zawsze zastanawiał, po co w tych urządzeniach, które tworzył, jest ten guzik on-off, prawda? Że właściwie on jest niepotrzebny. To jest jakby skrót tego, jak funkcjonuje ten świat, w którym już jesteśmy od dłuższego czasu. Ale spuentował to w bardzo dowcipny sposób, bo mówi, że on, niestety Steve Jobs, taki guzik ma. No i właśnie przychodzi moment, że ktoś robi off. No i zrobił się off. I teraz to będzie słabo widać, więc ja to bez komentarza chyba Państwu pokażę. To jest wynik pewnego, powiedziałbym, eksperymentu, bo ja szukając jakiegoś podsumowania tego, co nazywam światopoglądem, może to za mocne słowo, który opisuje tę formację, w której mogą się znaleźć też ludzie starsi, ale generalnie to jest przypisane do ludzi, których nazywam connected. Szukałem takich, ja pracuję w słowie, prawda, bo piszę, mówię, to jest moja praktyka, ale poprosiłem młodego człowieka, który należy do pokolenia Y, jak mi się zdaje, a dokładnie mojego syna, żeby to zilustrował. Także tu macie Państwo wynik pracy między pokoleniem, ja jestem pokoleniem baby boom, prawda, a pokoleniem Y. Także chcę to pokazać na koniec, żeby Państwu właściwie zadać takie pytanie, czy podnieść to jako kwestię, że to, czego wydaje się w tej naszej analizie szukaliśmy, to jest pytanie o to, jaki rodzaj my byłby fundamentem tego działania, nazwijmy to długofalowego, tak? Czyli tożsamość, tak? Ale zbiorowa, grupowa. No, udało nam się nazwać ich obywatelami, tak? To jest pewna interpretacja. Ale to my, w nawiązaniu do tego tematu hokeja, kobiety z brodą i tak dalej, no, może mieć różne, prawda, twarze, tak? To może być my, Polacy, czego też się tam doszukujemy. Ale budowanie tego my, w sytuacji, kiedy tak opisujemy, jak opisujemy to pokolenie connected, napotyka pewne przeszkody. Właśnie one tutaj o sobie trochę dają znać. Więc to jest jakby pierwsze ujęcie tego, co nazywam światopoglądem. Można oczywiście każdy z tych podsumowań komentować odpowiednimi lekturami. Tu nam pewnie Kasters by pasował do tego, którego lubimy czytać. Także to są niektóre z tych, powiedziałbym, test są dosyć kłopotliwe. Na przykład dla mnie ta jest kłopotliwa osobiście. A dla kogoś innego ona nie jest kłopotliwa. Jacek, dla ciebie nie jest kłopotliwa. Co? Wrócimy do tego. To jest właśnie taka ciekawa warstwa, która będzie moim zdaniem wracać, że te takie tradycyjne wartości osadzone w różnych kodeksach moralnych i tak dalej, one się jakby przenoszą do relacji bezpośrednich. To nie to, że ja z natury jestem odpowiedzialny, czy tak mnie wychowano, czy tego ode mnie wymaga rodzina, czy ja mam taki system wartości wyniesione na przykład z, nie wiem, z religii, prawda? Tylko, że to są kontrakty. To są kontrakty, w których umawiamy się z kimś, że coś zrobimy, prawda? I to jakby ten wariant, wydaje mi się, jeszcze tutaj wróci.
No to też można odnieść do znanych. Słucham? To jak Staczer. No. To odpowiada tej słynnej, to się nagrywa, że społeczeństwo nie istnieje. Bo na przykład to, no to też jest z tego poziomu horyzontalnego, tak bym to nazwał teraz na skróty, prawda, że nie wertykalnie, prawda, jakaś hierarchia, porządek wartości, autorytet, gwarant, jak to mówi Turen, tylko właśnie horyzontalnie, tak? Nie poświęcenie, tylko ewentualnie wzajemność, czyli właściwie coś za coś, prawda? Poświęcenie ma w sobie taki rachunek niedomknięty. To jest dosyć mocno opracowany temat w literaturze tego pokolenia Y, że właśnie autentyczność staje się też takim poniekąd towarem. Lans w to wchodzi, czyli zdolność jakby sprzedawania tego, co się umie z siebie wydobyć. I tyle. Także chcę Państwa zostawić z tym obrazem pokolenia. Z drugiej strony wiedzą o tym, jak ten ruch, sami się tak nazywają, więc ruch społeczny się ukształtował, jacy byli jego bohaterowie. I powiedzieć, że w książce znajdziecie dużo szczegółów, które myślę Państwa zainteresują, bo tam jest oczywiście bardzo bogaty materiał, a to jest taki skrót, pewne przybliżenie. Także dziękuję za uwagę. Dobra, dziękuję bardzo za wykład. Faktycznie, że dyspozycji jest 200 stron do czytania. Wielu autorów, znaczy poza samą interwencją socjologiczną, jest takie wprowadzenie w chronologię i dynamikę samych wydarzeń związanych ze styczniem, lutym 2012 roku, konsekwencjami, decyzjami w Parlamencie Europejskim w połowie roku 2012 oraz właśnie wyniki dwóch niezależnie zorganizowanych badań ilościowych, wobec czego mamy takie poczucie, że tą książką, która została zainicjowana przez Zespół Analiz Ruchów Społecznych, grupę socjologów z Warszawy, że się uda w ciekawy sposób podsumować to zjawisko, które w literaturze fachowej, zwłaszcza przez socjologów, analizowane nie było, albo tylko było analizowane zdawkowo. Nie stało się nigdy jakby ważnym tematem badań, co zadziwiające i wiele też mówiące o tym, jak funkcjonuje dziś polska socjologia. No, książka Edwina Bendyka jakąś. Tak, książka Edwina Bendyka, która była oczywiście taką eseistyczną próbą zdania sprawy z tego, co się właśnie wydarza, zwłaszcza kulturowo w Polsce, była tak, taką pierwszą poważną próbą zmierzenia się z tematem. Ale oczywiście ona miała ten eseistyczny, reporterski charakter, nienaukowy, nie oparty o badania, które zostały przeprowadzone przez Zespół Analiz Ruchów Społecznych. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Mamy jeszcze pół godziny czasu na dyskusję. Proszę. Jak zawsze na mnie można liczyć. I zanim do tego, co było merytoryczną treścią, znaczy aktawiści, pokolenie Y i te fascynujące rzeczy, od razu powiem, Bendyka przejrzałem, natomiast książkę dopiero otworzę i przeczytam. I to, co będę mówił, będzie impresją po wysłuchaniu relacji. Także to, że będę napadał na pana, no tak, no ja się, proszę sobie uczynić, że dopiero mógłbym napaść, jakbym miał za sobą książkę, ale to może innym razem. Zacznę od drobiazgu, bo w tym wstępie, zresztą bardzo fajnym, mówiąc o metodzie od Turena, prawda, tych takich wejść socjologicznych w badaniu i bycia aktywnym jako badacz. To jest prawda, myśmy tu mieli spotkanie z samym Alanem Turenem i on też mówił o tych rzeczach, które były sprzed no, 10 lat, bo to były w końcu lata 80, a my spotkaliśmy się w zeszłym roku, chyba w tym. 3 lata. To ja chcę w nawiązaniu do tego, co pan panie doktorze mówił o tej metodzie, ja rozumiem, że będąc jej pełnym fascynatem, prawda? Można powiedzieć, że Paweł Kuczyński jest jednym z tych nielicznych, którzy wciąż się stosują w Polsce. Tak, ja to wiem, no, znany mi osobiście i bardzo przeze mnie ceniony i w tym sensie mój przyjaciel Jan Strzelecki już się nie może wypowiedzieć, bo nie ma wśród nas. To ja chcę
już żeby nie przedłużać, sformułować takie pytanie. Zanim tu dzisiaj przyszedłem, otwarłem maila z Zarządu Głównego PTS-u, który przysłał ankietę na temat i kodeks etyki socjologa i to była ankieta, w której chyba w 10 czy 12 pytaniach mierzyła postawy wobec tego kodeksu etyki socjologa. Ja sobie musiałem go przeczytać, bo oczywiście lepiej przeczytać na świeżo, odpowiadając na pytania ankiety. I mam przemożne takie uczucie pewnego zamętu. Ciekaw jestem, jak pan by odpowiedział na te pytania o pański stosunek do tego kodeksu etyki socjologa, który jest tam w 25 czy 27 paragrafach. I on jest na takim dużym poziomie ogólności, prawda, geneza od naszego mistrza Stanisława Osowskiego, prawda, i to jest takie mówienie o socjologii, jaką ona by naprawdę być powinna. A potem jest świat, minęły dziesięciolecia i ta socjologia no jest taka jak profesor Gliński na przykład. No, czy inni socjologowie, którzy wchodzą w role społeczne i machają tytułem profesury i specjalisty od nauk społecznych, wtedy gdy realizują bardzo wycinkowy, określony interes i widzenie polityczne zdeterminowane przez przynależność czy też przyszycie do określonej formacji politycznej. To jest to pytanie o to, jakby pan się odniósł do tych właśnie rzeczy, które Zarząd Główny wysyła w tej chwili jako ankietę mierzącą postawę socjologów wobec kodeksu etyki socjologii. Dobra, a teraz do ataku. To jest fajne, tylko co zostało z akta? No film żeśmy sobie obejrzeli. Bo tu kolega mnie zapytał, co z tego zostało? No film żeśmy sobie obejrzeli, bo przecież jest tak, że przemożną cechą takich ruchów, czy nawet pan powiedział, że to nie był ruch, no może zryw, prawda? W ruch się to nie przekształciło. Ja nie pochlebiam sobie, że mam wielką socjologiczną wyobraźnię, ale patrząc na młodzież i na maski i na to fajne, prawda, skakanie, które dobrze się skacze, jak ma się 20 lat, jak mnie kazano skakać się, mając przeszło 70, po to, żebym wyraził skakaniem za, czy jestem przeciw, to bym pewnie fizjologicznie nie dał rady, prawda? Ale oni sobie poskakali, nie wiem, rząd się cofnął, właściwie pytanie, a cofnął się dlatego, bo oni skakali, czy cofnął się dlatego, bo było to następstwo wielkiej rozgrywki na metapolitycznym poziomie. Europa, Ameryka, no to są te globalne interesy, wielkie pieniądze, zresztą niezakończone. W tej chwili w Moskwie siedzi taki facet, prawda, który jest traktowany jako więzień polityczny, który trochę odsłonił tą twardą stronę tych procesów, które do młodzieży dotarło i mieli świadomość, że ktoś im chce zabrać zabawki, prawda, i to ich naprawdę umotywowało. I ostatnia sprawa, żeby nie przedłużać. Pan rektorze na końcu właśnie operował kategorią pokolenia, mówiąc o pokoleniu Y. Jedna złośliwość i jedna duża refleksja. Złośliwość jest taka, że do niedawna w Polsce w tej publicystyczno, no nie wiem czy jakiejś może, ale raczej tylko publicystycznej refleksji mówiono o pokoleniu JP2. Ja cały czas myślałem, że to chodzi o tych ludzi, którzy poruszeni naszym Janem Pawłem, a właściwie Karolem Wojtyłą, tworzą tą społeczność. Ale ktoś mi potem powiedział, nie stary, pokolenie JP2 to jest pokolenie Janusza Palikota. I dałoby się wyłożyć jakieś zasady, dla których można by aż tak przekręcić tą formułę. Natomiast teraz na poważnie, to chcę powiedzieć tak, że to jest fajna kategoria socjologii, kategoria pokolenia. Ale ja bym wolał, żeby była ona używana nie w stosunku do takich fenomenów kulturowych, jak to, że się młodzież oburzyła, że chcą im zabrać możliwość pełnej swobody w internecie, ale żeby była używana tak, jak no, do mnie to dotarło jeszcze na studiach, no, też na tym warszawskim uniwersytecie. Pokolenie to jest kategoria socjologiczna, która ujmuje przez determinację absolutnie materialną
fakt, że się urodziłeś w 1920 roku oznaczało, że w 1939 miałeś 19 lat i wszedłeś w wojnę. I to było pokolenie Kolumbów, które wystąpiło w literaturze, ale ja podaję to jako przykład. Można znaleźć inne kategorie tych twardych wyznaczników pokolenia i zastanawiać się nad tym, jakie były determinanty w ich życiu, a jednocześnie jak oni zdeterminowali rzeczywistość społeczną przez sam fakt, że byli w tym przedziale. Powtarzam, różni ludzie, z różnych poglądów, z różnych środowisk, natomiast zdeterminowani faktem, że no, oni byli tym zwykłym demograficznym pokoleniem i zderzali się z rzeczywistością społeczną, mając tą samą wspólnotę ilości lat. Mamy przynajmniej dwa wątki, które się pojawiły w tym pytaniu, bo było to obszerne pytanie, tak. Tradycyjnie. Odpowiedzieć? Odpowiedz. Dobrze, nie, bo myślałem, że może jest inna kolejność, ale czekam ewentualnie na inne głosy. Tak, no, bardzo dziękuję za te uwagi. Pierwsza, czyli ta ankieta PDS-u, no dostałem z PDS-u, jeszcze nie sprawdziłem, co tam jest, ale na pewno odpowiem, bo uważam, że w tym obszarze właśnie największe ryzyka właśnie wiążą się z tym, że socjologowie, ja to kiedyś nazwałem leninowska wersja socjologii, tak, że socjologowie staną się nagle, chcąc nie chcąc, ludźmi, którzy no, prowadzą innych na barykady. Jestem daleki od tego i mogę powiedzieć, że o ile jedni socjologowie, tacy bardzo dalecy od, powiedziałbym, tych ciągot, zamykają się właśnie w sieci, w wieży z kości słoniowej, prawda, i piszą jakieś bardzo wyrafinowane artykuły, mam nadzieję, w dobrych czasopismach, no to rzeczywiście inni rzucają się w wir działania. Myślę, że ci, o których tutaj mówimy, do których chcę się zaliczać, są właśnie między tymi dwiema siłami, prawda, i do pewnego stopnia za każdym razem trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ja powiem taką rzecz, że jako badacze, a mam też ze sobą szkołę ankieterską Stefana Nowaka, nie interesujemy się za bardzo respondentami, prawda? Natomiast w przypadku tych działaczy, to zarówno i w czasach po interwencji z udziałem Turena, jak i teraz, te kontakty żeśmy utrzymywali nawet w czasie stanu wojennego, szukając naszych uczestników badania, co jest oznaką jednak tworzenia się takiej pewnej więzi, która odróżnia chyba to zainteresowanie przejściowe przedmiotem badań. Ona może mieć dobre i złe skutki, prawda? Można chcieć się dalej angażować, zresztą to były czasy, kiedy żeśmy to robili. Natomiast tutaj, w przypadku Stop Acta jest tak, że my chcemy im, tym naszym aktywistom, no, udostępnić jak najwięcej materiału. Ta książka ma dużo materiału opisowego. Po prostu więcej się o sobie dowiedzą. Wyście się może mało dowiedzieli, bo pan powiedział, no i co z tego, tak? Natomiast ja myślę, że oni to przeczytają jako książkę o sobie i mam nadzieję, że się z czymś nie zgodzą. To byłby sukces. To znaczy, że dalej trwa ta wymiana informacji między badaczem i przedmiotem badania. To by mi się podobało. Nie wiem, czy tak będzie. Z tych osób to mamy kontakty. No Świstak się czasami odzywa, coś napisze, co z książką, a co słychać, a coś robię. No, jest ten moment, prawda, budowania takiego przepływu informacji. Przeszło 2 lata. Ale... Tak, tak, tak. To jest pewien wyróżnik, tak? Kwestia teraz, nazwijmy to skakania, zabrać zabawki. Śmiesznie, bo w wywiadzie, który prowadziłem z tym Różkowskim z Warszawy, on powiedział, że skakali, bo było cholernie zimno. Było minus 30 i po prostu trudno było wystać na placu. Ale skakanie jest odebrane jako element braku powagi, że może dzieciaki, że może coś tam, a oni po prostu skakali, bo było im zimno. Ja myślę, że oni nie dadzą się tak łatwo skwitować, że zabawki, ponieważ dotykają takiego ważnego procesu, jakim jest, niech będzie inwigilacja z jednej strony, z drugiej strony organizacje chroniące prawa autorskie chcą tych autorów chronić, prawda? Chcą w ten sposób chronić tak pojęty rynek kultury. Także tutaj w tą dyskusję można uwikłać bardzo poważne wątki, ale ja podszedłem do tego materiału jak najbardziej opisowo, żeby jak najwięcej ich opinii o nich samych, jak oni o sobie myślą, było w tym tekście. To było moim celem. Nawet mniej interpretacji, te logiki to są jakby pewne podsumowania. Także ja myślę, że z akta, co zostało, to jest bardzo dobre pytanie,
na to pytanie trudno odpowiedzieć, ale nie zastanawiałem się ostatnio, ale myślę, że nagle komentowane w telewizji hasło, że Korwin-Mikke wrócił na scenę, coś mi się kojarzy. To znaczy, że gdzieś jest jakieś powiązanie między tą alternatywną polityką, bo to jest przecież zjawisko Korwin-Mikke, tu mamy Kongres Prawicy Polskiej i tak dalej, że gdzieś się to dopełnia, ale to niekoniecznie jest jedyny skutek, prawda? Nie wiemy, czy oni nie założyli paru jakichś sensownych kręgów, organizacji, czy w internecie nie mają 15 jakichś swoich małych sieci. To są te elementy trudne do wychwycenia w tej chwili, ale może przy okazji wyborów europejskich do Parlamentu Europejskiego coś nam się ujawni od tej strony. Być może. Teraz tak, ja akurat jestem mało przywiązany do interpretacji tego czegoś, żeby to nie nazwać ruchem społecznym, w kategoriach pokolenia, ale jest to interpretacja, która się pojawia w książce, ja ją doceniam i zrobiłem to jako też próbę dla samego siebie. Ja w ogóle próbuję patrzeć na ruchy społeczne wyłącznie z tej perspektywy potencjału zmiany. To znaczy, co w tym ruchu społecznym jest taką tym elementem, który mógłby się rozwinąć, gdyby. To jest taka socjologia takiej hipotetycznej zmiany, prawda? I w jaki sposób by to szło. Natomiast o pokoleniu Y powiem tyle, że moja intuicja, bo to trzeba skierować do badaczy właśnie tak widzących rzeczywistość, jest taka, że ja pamiętam definicję Mannheima, że pokolenie to jest wspólnota doświadczeń historycznych, czyli ta data urodzenia na pewno ma znaczenie, ale teraz ważne, w jaki proces historyczny weszło pokolenie. Kolumbowie weszli w taki proces. Tutaj wydaje mi się, że świat, w którym żyją nasi bohaterowie tych wydarzeń, to jest świat bardziej technologiczny niż historyczny. Dlatego bym powiedział, że to jest pokolenie, dlatego lepsze jest określenie connected, bo oni są ukształtowani bardziej przez technologię niż przez historię. I to jest coś nowego, tak? To jest coś takiego, że oni naprawdę żyją w tym świecie równoległym. Dla mnie równoległym, może dla nich jedynym, już nawet nie wiem tego. Sama historia stała się technologiczna. No można też tak powiedzieć. Można też tak powiedzieć, więc to określenie, bo Kolumbowie, no przecież jaka treść jest tego, prawda? A oni są po prostu, nie chcę ich w ogóle dotykać, nawet trudno mi się o nich mówi oni, bo mam syna, który już to prawda przekroczył 30, więc już wpadł do tej kategorii. Więc generalnie connected, tak? To jest takie neutralne, a jednocześnie bardzo techniczne określenie. Ty byś mógł więcej o nim powiedzieć. Bo ty jesteś X-em czy Y-em? No, chyba za X-a powinienem uchodzić. Ja się w ogóle niepokoję, że tak mało liter nam zostało do opisywania następnych zjawisk pokoleniowych. No, a wróciłem. Trzeba będzie chyba powrócić albo przerobić kombinację dwóch literek, ale mam też takie poczucie, że jako, że ta rzeczywistość zmienia nam się dość kompleksowo, to wcale nie musi oznaczać, że pewien przedział pokoleniowy staje się w automatyczny sposób mentalnościowym Y-em. To znaczy znam wielu Y-ów, którzy powiedzmy sobie chronologicznie powinni należeć do pokolenia X, ale też wiele Y-ów, którzy mentalnościowo przypominają ewidentnie pokolenie X albo nawet baby boomersów. To znaczy nie są tak bardzo connected, jak byśmy oczywiście chcieli. Kiedy dość daleko uogólniamy i próbujemy budować jakiś idealny model, oczywiście wyobrażenia zjawiska pokoleniowego, ale macie Państwo ewidentnie rację, znaczy to już nie są pokolenia naznaczone jakimiś ważnymi procesami historycznymi, w tym sensie wydarzeniami, które stają się przełomowymi wydarzeniami, tak jak to było w przypadku II wojny światowej, powstania warszawskiego. Czy Solidarności. Pokolenia Kolumbów, czy też pokolenia Solidarności, które, czy się tego chciało, czy nie, po prostu naznaczyło pewną grupę wiekową na tyle wyraźnie, że to się staje absolutnym punktem odniesienia. Znaczy, nawet jeżeli by się chciało, nie da się o tym zapomnieć. A my tutaj nagle mamy do czynienia z radykalnymi zmianami, przede wszystkim komunikacyjnymi, możliwościami właśnie zglobalizowanej komunikacji, technologii dostępnej i tak dalej, że ona nam przedefiniowuje ramy życia codziennego i doświadczenia codziennego. Więc rozumiem tę niechęć, którą Pan odczuwa w stosunku do pojęcia pokolenia, ale jednak mamy do czynienia z pewnymi zjawiskami. Próbujmy przynajmniej w ten sposób starać się jakoś je nazywać, bo mamy do czynienia z rzeczywistością, która zmienia nam się tak szybko, że jak nie zdążymy chociaż na te 5 minut nazwać zjawiska, to nie ma się potem do czego odnosić. Więc oczywiście także ta książka
jest naszą być może nieporadną próbą. Bardzo dobra. Bardzo dobra jest, tak? Mówisz, zbudowania obrazu tego, co się wydarzyło. To jest też bardzo charakterystyczne, myślę, dla samego zjawiska, że te poszczególne eseje, staraliśmy się pracować w ramach metody interwencji socjologicznej, ale mamy też, budujemy tak naprawdę bardzo zróżnicowaną mozaikę interpretacji i że chyba nie da się inaczej. Bardzo prawdopodobnie, że dziś nie da się już po prostu w prostszy sposób spojrzeć na tak bardzo kompleksowe zjawiska. Nawet jeżeli one pojawiają się szybko, szybko się kończą. Pan twierdzi, że nic z tego nie zostało, ale zmiany polityczne były dość widoczne. Ja mam wrażenie, że akurat elity rządowe bardzo poważnie przejęły się do tej pory zupełnie ignorowanym zjawiskiem, jakim było młode pokolenie. No, ustąpiło miejsca, emigrując po prostu z tego kraju, kiedy zrozumiało, że w tym kraju szans dla niego wielkich nie ma. Ale kiedy pojawiło się na ulicy i po raz pierwszy bardzo wyraźnie wytupało albo wyskakało swoje wkurzenie, bo to była kategoria, którą się wszyscy wtedy dość intensywnie posługiwali, no to oczywiście nagle coś się ujawniło i to widać było, że przedefiniowanie potem stosunku elity, zwłaszcza rządowej, do tego rodzaju zjawisk było bardzo wyraźne. Zaistniało w przestrzeni politycznej. Tak, tak, tak. Nawet jeżeli to było wyłącznie 5 minut. Mhm. Proszę bardzo, bo chętnie odpowiemy, spróbuję odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z tym badaniem. Czy treści, czy metody, czy wątpliwości. Proszę bardzo. Dobrze, w takim razie jeszcze w formie komentarza. Wydaje mi się, że mówiąc o pokoleniu, lepiej mówić o pokoleniach, prawda? Były takie rozważania wokół protestu Stop Acta, że on znalazł właśnie propagatorów, czy też takich sojuszników, fellow travelersów, tak? Przyjmując tą wersję wydarzeń, wśród zadowolonych z siebie przedstawicieli pokolenia, nazwijmy to Solidarności, żeby to jakoś nazwać, tak? Że ci zadowoleni to są ci, którzy jakby już uzyskali maksimum z tego nowego świata i jednak w nich ten potencjał buntu tak całkiem nie zgasł, więc oni jakby wypatrują następców, chociaż sami mają już w miarę dobrze, tamci mają ten szklany sufit, a oni już jakoś okopali, mają swój dorobek, swoje firmy, swoje kariery polityczne i tak dalej, więc jakby zainteresowanie ACTA ma jeszcze takie drugie dno, prawda, że ci, którzy coś tam zrobili w Solidarności, czy wokół, czy w związku z, i potem gdzieś tam odeszli na swoje spokojne, że tak powiem, stanowiska, pracy czy inne, no w jakiś sposób przywitali Stop ACTA jako taką, nasze dzieci wreszcie się buntują, prawda, idą w nasze ślady. Tylko że te dzieci, no wiemy, tak, możemy masę danych cytować, to co Jacek powiedział, wyjazdy, poszukiwanie pracy, kredyty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby jeden element. Drugi związany z tym kategorią, bo mówię raczej o relacjach między pokoleniami lepiej byłoby mówić. Pokolenie, o którym mówimy, to młodzi ludzie, w jaki sposób jest wynikiem, powiedziałbym w takim dużym cudzysłowie, poszukiwań Steve'a Jobsa, którego tutaj znowu przywołuję. Bo on przecież, jego ulubionymi wykonawcami był Bob Dylan i tak dalej. On się żywił samymi jabłkami i tak dalej, i tak dalej. Ci, co czytali o nim, to wiedzą. Ale on nie stworzył z tego wzorca, prawda? On nie był kimś, kto chciał przypomnieć innym czasy, niech będzie hipisowskie, prawda? Tylko on jakby tak przetworzył swoją własną, powiedziałbym, filozofię, włączając do technologii, jakby rozumiejąc, że świat tej technologii nie ominie, włączył się w ten proces, prawda? Nie w jakiś, powiedziałbym, no, nurt post-kontrkulturowy, prawda? Jego rozumienie kontrkultury było właśnie takie, że on stworzył rozwiązania techniczne, które właśnie dały ten element oparcia, tak? Tym ludziom, którzy przyszli niekoniecznie słuchać Boba Dylana, to prawda? Który dla nich był jakimś dziadkiem pewnie, ale też dzięki temu tego Boba Dylana mogą sobie
z MP3 odsłuchać, tak, między innymi kawałkami. Więc wydaje mi się, że ta forma uczestnictwa, takiego technologiczno-menadżersko, powiedziałbym, przywódczego, to jest coś, co też warto wziąć pod uwagę, że dla młodych ludzi właśnie skuteczność, prawda, użycie wszystkich technologii, które są dostępne, tworzenie z tego własnych rozwiązań, ten ruch prosumencki i tak dalej. No tu się naprawdę dużo zjawisk pojawia, które są analizowane, ale myślę, że tak trzeba patrzeć na to pokolenie, że jego potencjał jest duży, natomiast rozwój tego potencjału to jest właśnie to, co powinniśmy śledzić, w jakich kierunkach to idzie. To była taka próba pokazania swoich możliwości. To musi być bardzo krótkie, ponieważ jest taki krótki. Pierwsze, czy ci ludzie, którzy byli na tym filmie pokazywali, są osadzeni w jakichś środowiskach? Czy oni są takie jednostki na morzu bez obojętności, czy też oni są osadzeni w jakichś swoich grupach, środowiskach, miasteczkach czy miastach? To jedno pytanie. A drugie pytanie jest takie, czy w tym filmie byli też dziewczyny? Solidarność to jednak ruch, no nie typowo męski, ale jednak mężczyźni dominowali w dużym stopniu. Tutaj one były osobami, które miały świadomość tego, co robią, gdzie są i o co walczą. Czy to są jakieś fenomeny, które wybraliście, czy to rzeczywiście jest taki ruch jednak męsko-damski? Zacznę od drugiego pytania, ponieważ właśnie w tych badaniach ilościowych, nie przygotowałem tutaj wykresów, ale to w książce Państwo łatwo znajdziecie. Tam są takie dwa sondaże, więc tu można mówić o jakichś proporcjach, prawda? Bo no, na to pytanie trudno powiedzieć w oparciu o przyjrzenie się tam 15-20 aktywistom, tym liderom. Ale tam mamy taki obraz, że właśnie wśród tych, których nazywamy zwolennikami, sojusznikami, to było internetowe badanie, tam jest wyraźna przewaga mężczyzn. Czyli może związek z technologią, może inne elementy. Ten wątek tam się nie doczekał interpretacji, ale tak jak i tutaj, prawda? To są bodaj dwie kobiety. Jedna jest ze Szczecina, druga z Opola. Także to tak podobnie, no może nie w tak dużej dysproporcji, że tych kobiet jest to 10 czy 15%, ale tam jest też wyraźnie przewaga mężczyzn. To jest jakby jeden element. A to co Pan pyta, to jest bardzo ciekawe właśnie, co się dzieje z nimi. Otóż oni wszyscy są zakorzenieni w jakichś grupach, nie tylko wirtualnych, bo wirtualnych to mało wiemy, ale takich typu organizacje pozarządowe, jakieś formy, powiedzmy, w realu. Poza, wydaje mi się, jedną osobą, która zresztą bardzo mnie zaciekawiła, to jest ten lider z Bolesławca, taki dosyć powściągliwy, który miał taką świetną wypowiedź, ponieważ on jest społecznym dziennikarzem, czyli tam prowadził swoje radio, a potem mówi tak, a potem zrobiliśmy taką mapę, tam był jakiś Bułgar, jeszcze ktoś chyba z Austrii, już nie pamiętam, no i nagle na tej mapie wyszło, że oni stworzyli jakby taką siatkę, która pokazała, że ten ruch jest trochę paneuropejski i oni sobie tam w paru udziergali, że tak powiem, w interesie. On jest takim moim zdaniem samotnym strzelcem, jakby jego osobowość, jego sposób działania, że on się łączy z ludźmi, że tak powiem, na odległość. Natomiast w przewadze są ci, którzy budują sobie relacje rzeczywiste, wokół siebie zbierają jakieś grupy i mają inicjatywy, o których o części wiemy. Wiem, że w Krakowie Świstak coś organizował, czyli nie zgasła ich ta chęć uczestnictwa. Tworzą jakieś rozwiązania, o których mało wiemy, ale jakąś aktywność mają. Oni się nie zniechęcili. Oni odnieśli sukces, zamknęli sprawę, coś tam dalej kombinują. Tyle. Drodzy Państwo, musimy już niestety kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję za pytania i za dyskusję. Pawle, dziękuję Ci, ja że bardzo dziękuję. Przyjąć nasze zaproszenie na dzisiejszy wykład. Bardzo mi miło. Zapraszam Państwa do lektury raportu Obywatele Akta, który dziś jeszcze zawiśnie na stronie internetowej Europejskiego Centrum Solidarności w dziale Publikacje. I to jest ile? 200 stron? To jest około 200 stron tekstu do czytania, ale także z bogatą ikonografią. Polecam książkę Państwa uwadze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.